Kompleks budynków mieszkalnych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rejonie ulic Barskiej, Stalmacha i Placu Mickiewicza powstał w latach 1911-1915. Budynki ze względu na wiek oraz walory zabytkowe objęte są częściową ochroną konserwatorską. W roku 2012 zakończono remont elewacji frontowej budynku przy ulicy Barskiej. W ramach robót towarzyszących wyremontowano również nawierzchnię przyległych chodników oraz ogrodzenie z cegły klinkierowej. W tej chwili kończymy już termorenowację, czyli remont chodników. No wszystko w tym budynku zrobione na dużą kwotę. Budynki są stare, ale pod ochroną konserwatorską. No i ostatnią tą inwestycją teraz było to ogrodzenie. Niestety sporą uciążliwością dla mieszkańców jest ciągła działalność przyległego targowiska, a szczególnie handel na przyległym chodniku i wyremontowanym ogrodzeniu. Bolączką największą jest właśnie teraz ten handel, który na płotach wieszają nam te swoje rzeczy, którymi handlują. No i wyrzucają śmieci, nie sprzątają też po sobie. Z tego chodnika jest dojście do mieszkań, do klatek schodowych. I tu ludzie mają utrudnienie, skarżą się. No i dewastacje. Już w tej chwili nowe osadzone drzwi zostały zniszczone. W tej sprawie zarząd spółdzielni w imieniu mieszkańców zwracał się do Urzędu Miasta Chorzów z prośbą o wprowadzenie zakazu handlu w pasie chodnika bezpośrednio przyległego do tegoż zabytkowego budynku. Zwracaliśmy się do Urzędu Miasta z prośbą, żeby jakoś to rozwiązać. No ale w tej chwili jakby to tak zostało bez echa. To raczej pytanie do miejskiego zarządu ulic i mostów, który z tego co wiem przed laty zaakceptował taki sposób handlu. Natomiast ja tutaj zająłem wyraźne stanowisko, jasne, że dla mnie to nie jest dobry pomysł i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z budynkiem, który został odnowiony, z rekonstrukcją tego historycznego ogrodzenia i to się dokonało. W tym momencie jest taki czas, że należałoby zweryfikować ten pomysł, szczególnie w odniesieniu do tego, co się wydarzyło w przypadku tego budynku zabytkowego, no i moim zdaniem zmienić, czyli ograniczyć w jakiś sposób tą możliwość handlu wzdłuż ulicy Barskiej, być może do jezdni, czy wręcz do tej przeciwnej strony, gdzie to targowisko funkcjonuje. Zależy nam na tym, żeby wyeksponować ten piękny budynek, gdzie włożyliśmy bardzo dużo pieniążków, bo prawie rzędu 3 miliony złotych poszło za całą renowację tych właśnie tego kompleksu. Miejmy nadzieję, że obie strony wspólnie znajdą rozwiązanie problemu.